Cóż, jest takie coś, jak jest coś jedno blisko. To this is. An apple. An stosuje, bo jest samogłoska. Jest jedna rzecz, bo nie ma eski. Jabłko mogę policzyć. Dlatego jest this is. Jedna rzecz blisko. Ale gdy jest jedna rzecz daleko, to używam that is. That is. Gdy jest kilka rzeczy blisko, zobacz, kilka, bo jest liczba mnoga, eska, apples, jabłka, dostaje eski, już nie ma an, bo tylko w liczbie pojedynczej się to wstawia. I mówię these are, tutaj są, tutaj są. A jeżeli kilka jabłek jest daleko, to używam those are. Mateusz, musisz po prostu wiedzieć, że jak jest jedna blisko, this is, jedna daleko, that is, kilka blisko, these are, kilka daleko, those are.